No, dzieciawo, no co tam słychać? Co? Kto przyjechał? A, no. A ja jadę teraz do kościoła, a później jadę do tego. Do roboty. Co? Jakiego trupa? A ja nie wiem, jadę, wiesz, odwiedzić ludzi, nie? Zobaczyć, spotkać się. No. Także, wiesz... Od czego? Od wiedźmy? Od wiedzy? A, odwiedzić to znaczy, że od wiedzy ich odwiodę. A, no, no to wiesz, no jadę tak zobaczyć, wiesz, ten, także. Co? Ta? Ale to wiesz, to drugi taki sam jak był ten cały Edmund, nie, jak on miał, zapomniałem jak on się nazywał, ten. Ta, ma, nie. To są, wiesz, to wszystko to są oszołomy, tak mi się wydaje. Wiesz, zbierają to... Co? Ten nie woła pieniędzy? A wiesz, ale na pewno ma jakiś swoich sponsorów albo coś, że mu dają pieniądze, rozumie? A, czyli on ma gospodarkę. To dobrze. No to dobrze. Przynajmniej jest, wiesz, nie jest darmo zjadem tak jak ten cały kurna. Statkiewicz to jest mynda łachmyta. No. Ale widzisz.
No. Marek chce tam, żebym jakieś paczki mu wziął do Polski. A ten, a poza tym, no to... no to co? No to nie jest, no to jakoś tutaj, wiesz, bo tam dzwonił kiedyś Marek, nie? No. Ale jak... Nie, bo mówiłeś o jakiejś religii, to mówisz o czym? O katolicyzmie. No. No ale zobacz, wczoraj miałem kontakt z taką jedną kobitką, ona jest bardzo głęboko wierząca, ona wierzy, że niedługo wszystko przyjdzie, że się zakończy, że przyjdzie apokalipsa i tak dalej, że będzie nowa Jerozolima, świątynia w Nowej Jerozolimie i tak dalej, wiesz, że to tam, no wiesz, oni niektórzy tak wierzą, że tam, że Chrystus przyjdzie i tak dalej, powróci z powrotem, że te rzeczy, które dzieją się na świecie, że to wszystko wskazuje na to, że wiesz, że to wszystko już się zakończy, że przyjdzie ta apokalipsa. No bo... O! A wiesz co? Czytałem, że całe Podlasie już jest sprzedane, że przesiedlą z Izraela 8 czy 10 milionów Żydów do Polski. I wiesz, i że to... No, że oni tutaj... wiesz, no nie wiem, no ale coś kombinują, ja nie wiem jak to, wiesz. No tak czytałem, bo mi tam... Co? Nie, mi się wydaje, że ich więcej może być. No Polaków będzie ze 50 milionów. No bo masz 10 milionów Polaków w Ameryce. Kto? Żydy? No nie wiadomo, wiesz, jak to wszystko, bo ma powstać tam... No. No. Ty, a ten, dzisiaj masz wolne? A, no to dobrze. No. No mówiłeś, no.